Czasami każdy z nas czuje, że drzemiącego w nim potencjału nie rozpalą iskry danego dnia. W porównaniu z tym, jacy powinniśmy być, jesteśmy rozbudzeni zaledwie w połowie. Nasze paleniska są zawilgocone. Wykorzystujemy niewielką część potencjalnych zasobów umysłowych i fizycznych. Mówiąc ogólnie, człowiek żyje poniżej swoich możliwości. Posiada różne rodzaje mocy, których z przyzwyczajenia nie wykorzystuje. Oczywiste jest, że ludzki organizm gromadzi zasoby energii, po którą normalnie nie sięga. Coraz głębiej położone warstwy materiału wybuchowego, gotowego do użycia przez każdego, kto sięgnie wystarczająco głęboko. William James. Wstęp. Witam. Nazywam się Nikodem Marszałek. Chciałbym się z Tobą podzielić moimi spostrzeżeniami dotyczącymi motywacji. Będziemy o tym rozmawiać nie dlatego, że ja jestem geniuszem, ale dlatego, że zajmuję się tym już parę lat. W jaki sposób najlepsi osiągają swoje cele i sukcesy? Widzisz, jest to bardzo ważny podtytuł, ponieważ stwierdza on jednoznacznie, że najlepsi są najlepsi nie dzięki swojej inteligencji, wiedzy czy doświadczeniu ale dzięki motywacji. Wewnętrznej sile woli oraz dobrze podejmowanym decyzjom. Kiedy dopada nas zniechęcenie, nostalgia, zastanawiamy się, gdzie podział się nasz wewnętrzny płomień. Wielu ludzi sukcesu jest na szczycie dzięki umiejętności motywowania samych siebie, swoich bliskich i współpracowników. Pamiętam, jak pierwszy raz byłem na seminarium motywacyjnym było to w 2000 roku. Przemawiało wielu mówców, jednak zapamiętałem jednego. Był to Zig Ziglar, największy mówca motywacyjny na świecie. Przez tę krótką godzinę coś się we mnie zmieniło zaiskrzyło. Powiedziałem sobie, że jeśli słowa, nastawienie tego człowieka mogą tak bardzo mnie naładować, zmienić i dać do myślenia, chcę robić to samo co on chcę zmieniać, chcę kreować i budować. Po krótkim spotkaniu za sceną dostałem kilka wskazówek. Od tego czasu minęło sześć lat. Konsultowałem się wiele razy. Jak małe dziecko pytałem, jak to wykorzystać, do czego to służy. Wiem, może wydaje się to dzisiaj śmieszne, ale przez te sześć długich lat pracy, pracy nad sobą, nad swoją wiedzą, musiałem każdego dnia przypominać sobie, czym jest definicja i jak ona wygląda w praktyce. Mam tu na myśli odroczoną gratyfikację. Kolejne szkolenie, kolejna książka, wyjazd. Pracowałem, mówiłem za darmo, inspirowałem i patrzyłem, jak to wszystko działa na otaczających mnie ludzi. Czy człowiek może faktycznie osiągnąć dawno zasypane góry? Teoria stała się nauką, a nauka przerodziła się w doświadczenie, które zaowocowało pierwszymi pozytywnymi wynikami. Z jednej strony brak przepływu pieniędzy, a z drugiej brak perspektywy na zakończenie tej fascynującej nauki. Wiem, co to znaczy miesiącami, będąc za granicą, jeść każdego dnia tylko ryż i kilka ciastek. Z pięknej rzeźby kulturystycznej i wagi 85 kg schudnąć do 62, tylko dla jednego celu i pragnienia: by być najlepszym. Przeżyłem też bankructwo własnej firmy, która była traktowana jak najsłodsze dziecko. Tak, w końcu jestem bogaty na topie. Doświadczyłem również wykorzystywania przez najbliższego przyjaciela, którego znałem prawie od piaskownicy, pierwszy prawdziwy wspólnik biznesowy i największe rozczarowanie. Widzisz, użyłem celowo słowa rozczarowanie, ba powiem nawet więcej to było jedno z większych doświadczeń, jakie mogłem przeżyć. Wiem, co oznacza, będąc za granicą, rozesłać 300 CV w ciągu jednego miesiąca i nawet nie dostać jednej szansy na rozmowę. Wiem, jakie emocje wiążą się z odrzuceniem przez bliskich po nieudanej sprzedaży produktu i usługi. Wiem, co oznaczają śmiechy za plecami, gdy wykonujesz pracę nie tak jak należy, a nikt nie zamierza Ci pokazać, jak to właściwie wykonać. Sam zapewne wiesz jakie emocje wiążą się z sytuacją, gdy słyszysz, że inni obgadują cię za plecami. Wiesz jak łatwo każdy z nas zrezygnowałby, poddał się i powiedział sobie: "Czy aby dobrze robię? Może gdzieś popełniam błąd? Może faktycznie nie zasługuję na to wszystko?". Bliscy mówili: "Może znajdziesz pracę, firma X chciała ci dać posadę menadżera". Inna osoba mówiła: Możesz przecież pracować w państwowym przedsiębiorstwie, dlaczego tak nie zrobisz? Za każdym razem, gdy wracałem do Polski, marzyłem i powtarzałem sobie, będę jak Zig Ziglar. Posiądę siłę inspiracji Dextera Jegera. Pytasz, dlaczego wyjeżdżałem? Ponieważ w Polsce przeczytałem wszystkie książki, jakie były, przeszedłem wszystkie oferowane kursy tematyczne. Jeśli chce się zostać ekspertem z dziedziny X. Trzeba płacić czasem bardzo wysoką cenę. Ale przeżyłem też wspaniałe chwile. Słowa uznania od prezesów wielkich spółek, inspirujące oklaski pod koniec wykładów, błysk w oczach ludzi tuż po zakończonych konsultacjach, miłe telefony, e-maile, podziękowania od ludzi, którzy gdzieś, kiedyś mieli ze mną styczność. Dlaczego ci o tym wszystkim mówię? Ponieważ życie jest zmaganiem się. Co przedstawia nam Biblia? Zmaganie się z przeciwnościami. Przeczytaj przypowieść o Hiobie i jego odpowiedziach na problemy, które zsyłał mu Bóg. Zauważ, użyłem słowa "odpowiedzi", a nie potocznie używanego wyrazu "reakcja" czy "reagowanie". O tym jeszcze będzie mowa w dalszej części. Spotkałem setki, jeśli nie tysiące rówieśników w różnych częściach świata. Często z nimi mieszkałem i współpracowałem. Powiem ci coś szczerze. To były osoby, często lepiej wykształcone, pochodzące z bogatszych rodzin, już posiadające pewien standard życia. Po kilku latach mawiali: tak, osiągnąłem pierwszy i drugi poziom w moim życiu konformizm i bezpieczeństwo. Czego chcieć więcej od życia? Mam pracę, mam wspaniałego małżonka, co roku wyjeżdżamy do Maroka, Hiszpanii, na Hawaje, mamy dwa samochody, duży dom. Jednak nigdy nie zadawali następnego pytania: co dalej? Czy tak ma wyglądać moje życie? Co mogę jeszcze osiągnąć i zrobić? Do czego zostałem stworzony? Jakie mam talenty? Czy aby na pewno je wykorzystuję w 100%? procentach? Pracowali i robili to samo, popadali w ogromną rutynę, nie ryzykowali i po pewnym czasie motywacja spadała do zera. I co teraz? Tylko my Polacy wiemy, jak to jest, gdy brakuje pieniędzy do pierwszego. Wiemy, co to znaczy mieszkać w M4 i wydawać całą wypłatę na rachunki. Tego nigdy nie zrozumiał żaden Hiszpan, Francuz, Niemiec, Amerykanin, Anglik, Irlandczyk, Szwed. Chociaż bardzo się starałem, oni nie mogli pojąć takiej sytuacji. Jeśli wiesz, o czym mówię, to na pewno słyszałeś, jak bardzo Polacy, Czesi, Słowacy są chwaleni w pracy za granicą. Wiesz dlaczego? Ponieważ Posiadają ogromną i niegasnącą motywację, i wątpię, czy wystarczyłby ocean spokojny, by ją ugasić. Zresztą, kto by chciał gasić? Lepiej wzbudzić tę przeogromną siłę tutaj, w miejscu, gdzie się dziś znajdujesz. Nieważne, czy jesteś Anglikiem, Francuzem, Polakiem, Irlandczykiem, rady, których wysłuchasz, są uniwersalne. Chciałbym tu zacytować słowa kardynała Józefa Cardina, jakie padły w trakcie jego rozmowy z Janem Pawłem II na temat chrześcijańskiej młodzieży robotniczej. W naszej rozmowie zeszliśmy na temat sytuacji, jaka ukształtowała się w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Mój kolega powiedział mniej więcej tak: Pan Bóg dopuścił, że doświadczenie tego zła, jakim jest komunizm, spadło na was. A dlaczego tak dopuścił? I sam dał odpowiedź, którą uważam za znamienną. Nam na Zachodzie zostało to oszczędzone. Być może dlatego, że my na Zachodzie Europy byśmy nie wytrzymali podobnej próby. A wy wytrzymacie. Po pięciu latach, gdy prowadziłem seminarium motywacyjne dla tych samych ludzi, którzy byli ze mną przed laty w 2000 roku, pod koniec wykładu rozpłakałem się za sceną, ponieważ otrzymałem gromkie brawa na stojąco. To wszystko się opłaciło. Walka, głodówka, drwiny, radość z odkrywania nowych dziedzin wiedzy, spory deszczowej, nagle w jednej chwili zrobiło się słonecznie. I co na to powiesz? Czy nie warto było poświęcić się bez reszty dla jednej rzeczy, idei i wizji? Wiem, jakie emocje miał w sobie Bill Gates, gdy mówił jeszcze w szkole średniej, że komputer w 2000 roku będzie w każdym domu. Czy ktoś mu wtedy wierzył? A Henry Ford i jego wizja samochodu dla każdego czy ktoś mu wierzył, gdy o tym mówił? Wszystko zaczyna się od wizji i celu. Reszta to przygoda i komentarz, jednak wymaga każdego dnia motywacji. Ważne, abyś to ty wierzył w swój cel, a nie ktoś inny. Tylko od ciebie zależy, czy zaczniesz odkopywać diamenty spod swoich stóp. Dlaczego znajduję się tu, gdzie teraz jestem? Otóż za każdym razem, gdy dopadało mnie zniechęcenie, przypominałem sobie, gdzie chcę być, co chcę osiągnąć. Ja nie uciekałem od mojego przeznaczenia i zadań, które musiałem wykonać. Robiłem to dla siebie, potem dla mojej żony, następnie dla córki, aby nigdy nie musiała przechodzić przez to samo co ja. Jeśli jesteś rodzicem, chcesz lepiej dla swoich dzieci. Wiesz, w jakich czasach dorastałeś? Uczysz się, jesteś studentem, dostałeś szansę na rozwój w wolnorynkowym państwie. Wszystkie swoje potrzeby możesz spełniać, masz to zapewnione dzięki pracy swoich rodziców, a może i swojej. Zapewne jesteś ich największą inwestycją i motywacją. W byłej Jugosławii sytuacja nie wygląda tak ciekawie. Spotkałem mnóstwo młodych ludzi, których całe rodziny inwestowały swoje majątki, aby jedno dziecko mogło wyjechać do Niemiec, Anglii czy Irlandii, żeby tam studiować. Te środki i tak były za małe. Młodzi musieli pracować po godzinach, aby zapłacić za mieszkanie. Pamiętaj, gdy ty się bawisz, ktoś ciężko pracuje. Gdy z kolei ty ciężko pracujesz, ktoś się bawi. Motywacja bez granic jest. Esencją moich obserwacji różnych kultur, wykładów i książek. Za każdym sukcesem stoi płonąca, wręcz nieugaszona motywacja. Chciałbym, abyś rozniecił na początku mały płomień, a pod koniec tej książki miał tyle motywacji, co Henry Ford, gdy budował swój pierwszy samochód. Walt Disney, mimo że nigdy nie zobaczył swojego parku rozrywki, posiadał wizję, o którą walczył do końca. Tak, twoja wizja będzie cię pchała do przodu tak samo jak mnie przez te wszystkie lata i jak robi to nadal. Kiedy dopada nas zniechęcenie, zastanawiamy się, gdzie podział się nasz wewnętrzny płomień. Motywacja jest nam potrzebna każdego dnia, w każdej chwili. Widziałem i słyszałem o setkach, jeśli nie tysiącach ludzi którzy blokowali i odrzucali możliwość powtórnego rozpalenia swojego wewnętrznego płomienia. Mówili, że jest już za późno, że jest wiele młodszych, bardziej entuzjastycznych i kreatywnych osób od nich.